Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oto słowo Pańskie. Jak powiedziałem na początku tej mszy świętej, Pan Jezus wyznaczył nam dzień mszy świętej Krzyżma, dzień, który w dopiero co wysłuchanej Ewangelii jest opisany słowem dziś. Dziś. To dziś Jezusowe to jest moment inicjacji Jego misji. Podejmuje misję, do której się przygotowywał od swoich narodzin, a w szczególny sposób przygotowywał się w Duchu Świętym przez ostatnich kilkadziesiąt dni. Namaszczony przez Ducha nad Jordanem, poprowadzony przez Ducha na pustynię, gdzie w Duchu pościł 40 dni, w
w mocy Ducha przychodzi do Galilei i teraz właśnie w Duchu, w Jego namaszczeniu i w Jego mocy ogłasza początek swojej publicznej posługi. Dla nas to dziś jest w dniu obecnym, w tej chwili. Dla nas dokonuje się to dziś. Jest taki moment podjęcia na nowo swojej misji, jakoś podjęcia jej od początku. W tym roku może to nawet lepiej widać niż po wszystkie ostatnie lata. Bo pewnie mamy w sobie takie doświadczenie czasu pustyni, który trwał też może nawet dłużej niż 40 dni. Ciągle pewnie wszyscy jeszcze wchodząc do kościoła wchodzimy z jakimś lękiem, patrząc na ile ten kościół się wypełnia ludźmi z powrotem. Gdzieś mamy ciągle w sobie wiele takich pytań dotyczących jakiegoś nowego startu, nowego początku, jakiegoś też, jakiejś potrzeby wybudzenia się z jakiejś stagnacji. Pan Jezus mówi dziś, dziś. Ważne, żeby to dziś wynikało właśnie nie tyle, może nie wiem, już z jakiejś potrzeby, że już by trzeba było coś zrobić, nie? Albo tym bardziej, nie wiem, z jakiejś takiej bardzo pragmatycznej potrzeby, nie? Róbmy coś, bo się środki kończą, nie? Nie o to idzie. A liturgia nam bardzo mocno uświadamia, skąd się bierze to dziś, że ono się bierze z namaszczenia, z mocy, z działania Ducha Świętego. I w tym sensie to dziś dotyczy takiej misji, która jest opisana Słowem Boga i która jest uruchamiana dynamiką Ducha Świętego, którego namaszczenie nosimy w sobie i którego moc chcemy w sobie rozpalić, albo chcemy pozwolić Duchowi Świętemu na tej liturgii, by w nas na nowo rozpalił tę moc, która jest w nas od momentu naszych święceń. Na tę misję, na tę moc, na to namaszczenie chcemy się także nawracać. Dlatego będziemy odnawiać przyrzeczenia kapłańskie i w tym odnowieniu przyrzeczeń jest na pewno dla każdego z nas ważny wymiar nawrócenia. Dzisiaj tak strasznie potrzebny. Nawrócenia kapłańskiego. Bardzo, bardzo potrzebne. Myślę, ważne, byśmy wyczuli, że tu właśnie chodzi o dziś, nie chodzi o jutro, nie chodzi o po wakacjach. Nie chodzi, nie wiem, o moment, kiedy może znajdę się ze swoją posługą w nowym miejscu, bo tu, gdzie jestem, to się nie da. Chodzi o dziś. Jak ta misja jest opisana? Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Najpierw misja opisana przez Ducha i prowokowana przez Ducha. Wpisana w namaszczenie Duchem, w moc Ducha. Do kogo jest skierowana? Do kogo?
Jezus wyraźnie mówi, do ubogich, do uwięzionych, do tych, którzy stracili wzrok i do tych, którzy dosłownie mówiąc są zmiażdżeni, uciśnieni. Do nich, do ubogich, do uwięzionych, do tych, którzy utracili wolność, do tych, którzy utracili jasne widzenie rzeczywistości i do tych, którzy są zmiażdżeni. Myślę, że czujecie, że żeby właśnie do nich pójść, to trzeba się poddać Duchowi Świętemu. To znaczy, trzeba się poddać namaszczeniu, które otrzymaliśmy. Bo wybór tych ludzi jest wyborem z Ducha Świętego. Kiedy wybieramy sami, wedle naszych własnych pomysłów, także nawet tych, które nazywamy duszpasterskimi, to ten wybór jest inny. Nie idziemy do ubogich, nie idziemy do niewidomych, nie chodzimy po więzieniach. Szukamy najchętniej tych, którzy się dobrze mają, którzy są najlepszymi ze chrześcijan, którzy pod każdym względem, którym pod każdym względem dobrze się dzieje, to właśnie z nimi lubimy przebywać, to właśnie nimi też lubimy się pochwalić, to takich ludzi wykazujemy w rozmaitych swoich sprawozdaniach, to dla nich mamy najwięcej czasu, najwięcej ochoty. Ale namaszczenie Duchem jest do tych, którzy są ubodzy, zniewoleni, niewidomi, zmiażdżeni. Można jeszcze inaczej to przeczytać, bo ostatecznie wiemy, że misja Jezusowa, misja w Duchu Świętym jest do każdego, jest do wszystkich. Jest do wszystkich. Jest do całego ludu Boga, jest do całego świata. Ale także wtedy, kiedy jest do wszystkich i do każdego, to tym miejscem jakimś spotkania z każdym człowiekiem nie od razu, czy nie najbardziej jest to, gdzie on się świetnie ma. Tylko tym miejscem jakoś uprzywilejowanym, wybranym przez Ducha Świętego, pokazanym przez Jezusa w Jego misji, w Jego działaniu. Tym miejscem zawsze będzie ludzka słabość, ludzki grzech, ludzka ślepota, ludzkie zniewolenie. Więc to jest takie pierwsze bardzo ważne pytanie skrutacji, takiego skrutinium, którym dla nas może być msza święta Krzyżma. Czy ja się rzeczywiście, tak jak Jezus, poddaję temu namaszczeniu, które mnie kieruje do konkretnych ludzi, albo do każdego, ale właśnie w takim, a nie innym spojrzeniu, w takiej, a nie innej optyce. Nie idę do człowieka po to, żeby od niego brać, tylko idę do człowieka, żeby mu pomóc w jego słabości. Drugie pytanie istotne to jest z czym? Z czym idziemy do tych ludzi? Jakie są te narzędzia istotne, jakie w nas są, jakie nam są dostępne dzięki namaszczeniu od Ducha, dzięki mocy Ducha? Jakie to są narzędzia? Są trzy wymienione przez Jezusa. Pierwszy to jest ewangelizacja, abym ewangelizował ubogich. Wiem, że zawsze tłumaczenie brzmi, abym głosił Ewangelię, ale ewangelizacja to nie jest tylko to, co się mówi.
Nie wystarczy gadać, żeby ewangelizować. A już na pewno nie wystarczy gadać w odniesieniu do ubogich, jeśli chce się im przynieść orędzie dobrą nowinę. Dobrą nowiną dla ubogich jest królowanie Boga. Po co gadać o królowaniu Boga, jak się nie chcemy sami poddać tej władzy? Po co gadać o królowaniu Boga, jak nie chcemy w żaden sposób pozwolić Bogu zbudować wspólnotę, w której On jest władcą? Ewangelizacja. Nie wystarczy dobre słowo, jest potrzebny dobry czyn, jest potrzebne urzeczywistnianie królestwa. Święty Piotr w Cezarei, kiedy mówi o Jezusie, który został namaszczony przez Ducha, to mówi, że przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy tego potrzebowali. To była ewangelizacja Jezusowa, ewangelizacja ubogich. Drugie słowo, które pada, to jest ogłaszał. Keryzo. Narzędzie drugie, które mamy w rękach, to jest kerygmat. Jezus mówi w tej Ewangelii, że kerygmat jest narzędziem, którego potrzebujemy, żeby przywracać wzrok i żeby dawać ludziom doświadczenie wolności, wyzwolenia. Przywracać wzrok i dawać ludziom doświadczenie wolności. Kerygmat, przepowiadanie Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który posyła Ducha. Znów takie przepowiadanie, które go stawia, realnie go stawia w centrum Kościoła, w centrum naszego doświadczenia wiary, w centrum tworzonych przez nas w Kościele relacji. Kerygmat. Ludzie tracą jasność spojrzenia, kiedy im z pola widzenia znika Jezus. I myślę, że tak jest też z nami. Że tracimy jasność widzenia. Przestajemy wiedzieć, co jest dobre, co złe, co pierwsze, co drugie. Wtedy tak naprawdę przestajemy widzieć, kiedy nam znika z pola widzenia Jezus Chrystus. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. Nie ma też bez Niego doświadczenia wolności. On nas wyspobadza ku wolności. Kerygmat. Nie chcę tego rozwijać za dużo. Nie chodzi o to, żeby to rozwijać. Chodzi o to, żeby się zapytać w tym skrutinium przy świętej krzyżma, ile w moim przepowiadaniu jest kerygmatu, a ile jest opowiadania o wszystkim. Mówimy o wszystkim, o Jezusie nigdy. Potem się dziwimy, że ludzie nie doświadczają wyzwolenia i że ludzie nie widzą jasno. A skąd by się to miało wziąć? I trzecie narzędzie, jakie nam Duch daje, to jest, abym posyłał w przebaczeniu, w wolności tych, którzy są zmiażdżeni, uciśnieni. To jest być może z tych trzech narzędzi, z tych trzech misji, z tych trzech sposobów działania Ducha najbardziej przejmujący. Czym jest człowiek zmiażdżony? Czym jest człowiek przyciśnięty do ziemi? Ciężarem grzechu i winy. Możesz mieć wszystko, ale jak na tobie ciąży wina, to jest to, co ci odbiera każdą radość życia i cię wgniata w ziemię. A Jezus mówi,
Chodzi o to, żebym takich właśnie ludzi odsyłał w wolności, odsyłał w przebaczeniu, posyłał. Tam jest słowo, od którego pochodzi nasze apostoł. Bym czynił apostołami ludzi, którzy przeżyli przebaczenie. Jest bardzo ważny moment tego posłania, tego uruchomienia kogoś ku dobru. Jest właśnie tak, że nie wystarczy tylko, żeby o człowieka zadbać w ewangelizacji. Nie wystarczy nawet to, żeby mu ogłosić kerygmat, bo punktem dojścia jest misja, jest posłanie. Jest posłanie. I to jest to, co Duch w Kościele sprawia. Ducha Świętego jest bardzo dużo w tych momentach, kiedy my potrafimy innych posłać. Otworzyć na ich własne posłannictwo. Nie? I to jest bardzo ważne w naszym łódzkim Kościele. To myślę, wszyscy tego doświadczamy. Mamy ciągle najmniejszą liczbę księży w przeliczeniu na ludzi świeckich. Jest ogromna liczba ludzi, którzy muszą być, brzydko powiem, obsłużeni przez stosunkowo najmniejszą grupę księży w Polsce. Co z tym chcecie zrobić? Odpowiedź, jaką daje Jezus, jest ta: posyłaj, posyłaj, posyłaj. O tym wszyscy mówimy w Kościele, papież Franciszek jako pierwszy. I też bardzo często, kiedy się mówi o tym, o potrzebie posłania ludzi, to mówi się o tym, w co ich wyposażyć. Czego potrzebują ci ludzie, którzy mają pójść z misją apostolską? Czego potrzebują? W co potrzebujesz wyposażyć tych ludzi? Nie wystarczy posłać ich do szkoły katechistów, słowo honoru. Nie wystarczy. Tam ich mogą nauczyć potrzebnej porcji teologii, tam ich mogą nauczyć wystarczającej porcji jakiejś pedagogiki, nie wiem, zarządzania grupą. Wielu rzeczy możemy nauczyć ludzi w szkole katechistów. Wiele rzeczy możemy ludzi w ogóle nauczyć, ale wyposażenie, o którym mówi Jezus, to jest doświadczenie przebaczenia. Przebaczenia, wyzwolenia z tego ucisku, z tego zmiażdżenia, jakie w twoje życie wprowadza wina. Kiedy ten ciężar z ciebie zostanie zdjęty, tak jak został zdjęty z Szabła pod Damaszkiem, tak jak został zdjęty z Piotra nad Jeziorem Galilejskim, jak został zdjęty z Marii Magdaleny, kiedy Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów, tak jak został zdjęty z Samarytanki, jak został zdjęty z kobiety, o której wszyscy wiedzieli, że prowadzi ich życie grzeszne. Jak ten ciężar zostanie z kogoś zdjęty i doświadcza wyzwolenia w przebaczeniu, będzie najlepszym uczniem misjonarza. Będzie wielkim misjonarzem, wielkim apostołem Boga Miłosiernego. Kto tak ludzi posyła? Ten, kto się podda działaniu Ducha. Bo sami z siebie my z reguły takich ludzi nie posyłamy. Człowieka, który cię zawiódł, już nigdy nie poślesz. To jest myślenie ludzkie. Miałeś swoją szansę, nie wykorzystałeś. Wynocha. To jest nasze myślenie. On już swoje 5 minut miał. Wszyscy wiemy, jak wykorzystać.
Jego nie pośle. Myślimy o człowieku, który chce iść do apostolstwa. Pamiętamy jego przestępstwa sprzed 40 lat. Jeden z was mi opowiadał taką sytuację, jak przygarnął dwóch młodych chłopaków do służby liturgicznej. Mieli przerwę 3 lata. Zeszło mu trochę, zanim ich przekonał, żeby wrócili do ołtarza. Cóż z tego, jak drugi przyszedł do zakrystii, jak ich tylko zobaczył ubranych w komrze, to ich powiedział: wynocha na kościół. To jest nasze. My w ten sposób. Poślij kogoś w doświadczeniu przebaczenia. No, ale my mamy swoje własne wyobrażenia o poczuciu bezpieczeństwa, o tym, co skuteczne. My się dzisiaj nawracamy na misję Jezusową, która się bierze z namaszczenia Duchem Świętym i z Jego mocy, a nie z własnych pomysłów, z własnych obrachunków i z własnej mocy. I najważniejsze w tym wszystkim jest to słowo dziś. Dziś. Będzie za 30 sekund. Bo będziemy odnawiać przyrzeczenia kapłańskie. A teraz mamy 30 sekund, żeby się na to przygotować w ciszy.